synagoga wzniesiona w końcu XVIII wieku. W 1939 roku miała spalony dach, a w 1945 została rozszabrowana. W 1958 przy adaptacji na kino usunięto bimę z czterema filarami. Zachowany jest wystrój zewnętrzny synagogi. Obecnie zamurowana i niszczejąca. Żydzi mieszkali w Opocznie już w XIV wieku. Podobno urodziła się tu Esterka, kochanka Kazimierza Wielkiego. W XIX wieku w związku z upowszechnianiem się hasydyzmu powstaje tu dość duży ośrodek. Znani rabini z Opoczna to Jehuba Leib, Itzhak Szafir, krewny Simchy Bunina z Przysuchy, Josef Lilienthal. Tuż przed wybuchem wojny mieszkało tu 2954 Żydów. W 1940 powstaje getto. W październiku 1942 roku wielu Żydów zabito, a przeszło 3000 wysłano do obozu w Treblince. Zbiegowie z getta i transportów utworzyli w lesie oddział partyzancki pod dowództwem Juliana Eisenmana Kaniowskiego. W styczniu 1943 roku następuje likwidacja getta, a pozostałych tu kilkuset Żydów wymordowano.